To jest charakterystyczne, że osoba mówiąca operator... Czym różni się plan amerykański od totalnego? Ujęcie statyczne od jazdy? Czy jak kadrować, by obraz wypadł jak najkorzystniej? Zapewne nie jest to wiedza, bez której trudno nam się obyć na co dzień, ale na pewno przydatna dla tych, którzy chcieliby tworzyć filmy, które po prostu dobrze się ogląda. Podstawy filmowania mieli okazję poznać uczestnicy warsztatów poprowadzonych przez Sławomira Jodłowskiego, operatora związanego z Telewizją Katowice, w zespole szkolno-przedszkolnym w Borownie. W każdym telefonie właściwie jest kamera i aparat fotograficzny, więc uważam, że no, takie podstawowe umiejętności jak kadrowanie, rozróżnianie planów, podstawy montażu, no, dla każdego powinny być znane i chodzi o to, żeby te filmy, które są robione na wakacjach czy no, gdziekolwiek indziej, no, miały też taki, no, może nie tyle wartość artystyczną, ale były prawidłowo po prostu pokazane, bo myślę, że taka świadomość nabycia, operowania obrazem, kadrem każdemu się przyda. Wśród uczestników warsztatów byli m.in. uczniowie, którzy mają już na koncie pracę przy tworzeniu filmu dokumentalnego o słynnej rodzinie śpiewaków operowych Reszków. Była więc okazja do omówienia zasad filmowania na konkretnym przykładzie podczas projekcji fragmentów filmu stworzonego przez szkołę w Borownie. Nie mieliśmy żadnego doświadczenia. Starsi koledzy realizowali film oparty trochę tak na Wołoszańskim o Janie Długoszu, no i z ich rad czerpaliśmy dużo. Mieliśmy spotkania w szkole z dźwiękowcami z telewizji, rozmawialiśmy z różnymi ludźmi doświadczonymi, natomiast sami nie mieliśmy żadnych doświadczeń. Podchodziliście do tego bardzo poważnie, czy trochę zabawy też w tym było? Raczej bardzo luźno. Pani Kasia nam bardzo dużo pomogła, dawała nam rady, mówiła jak, co mamy zrobić. Według mnie bardzo fajne przeżycie nagrać taki film. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze tego doświadczy. A takie uwagi, jak dzisiaj usłyszeliście, przydadzą Wam się przy następnym razie? No, mam nadzieję. Uczestnicy warsztatów zgodnie przyznawali, że umiejętność tworzenia filmów z zachowaniem podstawowych zasad może nie tylko dać sporo frajdy, ale i sprawić, by pamiątki z wakacji czy okolicznościowych imprez tworzone choćby za pomocą smartfona znacznie zyskały na atrakcyjności. Nauczyciele z kolei zapewniają, że z namawianiem uczniów do udziału w produkcji filmu o Reszkach nie mieli większego problemu. Bardzo chętnie chciałyśmy wziąć udział w takich przedsięwzięciach. Co Wam największą trudność sprawiało? Największą trudność to myślę, że oprócz takiego oczywistego nauczenia się tekstu, myślę, że trudne było też to, żeby odnaleźć się w tym filmie, w tym, że trzeba coś nagrywać, że nie wiedzieliśmy, czy robimy coś dobrze, czy źle i jak później to wypadnie w efekcie końcowym. A doświadczenie w robieniu filmów, chociażby takich telefonem, miałyście wcześniej? Nie, był to nasz pierwszy raz i na pewno było dla nas to nowym doświadczeniem. A takie uwagi, jak dzisiaj usłyszeliście tutaj na tych zajęciach, przydadzą się na przyszłość? Myślę, że bardzo nam pomogły. Nakręciliśmy kilka filmików w szkole, cały czas mamy swoją szkolną stronę YouTube. Więc no, usłyszeliśmy tu, jakie muszą być zasady filmowania, podstawy, ujęcie się składa z kilku kadrów, statycznie najpierw musimy chwilkę przytrzymać, na tym usłyszeliśmy tutaj od pana, więc no, myślę, że uczniowie i my, kadra, też skorzystamy z tego bardzo dużo, w sensie takiego codziennego filmowania, tego naszego ze smartfonów. Zajęcia w Borownie odbyły się dzięki współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie, którego pracownikiem jest Sławomir Jodłowski.